140 osób wzięło udział w sanockiej edycji Wielkiego Testu Języka Angielskiego. Uczestnicy na napisanie testu, który określi ich umiejętności, mieli 75 minut. Krótko. Jak dla mnie to ledwo się wyrobiłem w czasie. Myślę, że był dosyć prosty. Były takie pytania, które były trudniejsze, ale większość pytań była dosyć łatwa. Dla mnie był trudny na pewno, bo te pytania były dosyć takie rozbudowane i dużo było czytania. Bardzo dużo tekstu do czytania z różnych dziedzin, także no, trzeba było mieć jeszcze oprócz tego wiedzy podstawowej jeszcze takie słownictwo branżowe. Wielki Test Języka Angielskiego jest ogólnopolską inicjatywą edukacyjną. W tym roku za sprawą Podkarpackiej Szkoły Przedsiębiorczości po raz pierwszy dołączył do niej także Sanok, który osiągając wynik B2 udowodnił, że angielski zna i to całkiem nieźle. Swój wynik każdy uczestnik może sprawdzić logując się na konto na stronie www.sanok.znaangielski.pl. Może uświadomić sobie, w jakim miejscu na skali stopni Rady Europy dzisiaj się znajduje. Z tego jest to jakiś punkt wyjścia do tego, żeby dalej pracować nad sobą. Można powtórzyć za rok. Na pewno będziemy organizować, uczestniczyć w kolejnej edycji tego testu. Jesteśmy bardzo zachęceni tym, że tak dużo osób wzięło już udział w teście. Zatem w przyszłym roku można powtórzyć udział w takim teście i zobaczyć, jaka jest wartość dodana wynikająca z edukacji całorocznej. W tym roku partnerem Wielkiego Testu Języka Angielskiego był ETS Global, międzynarodowy oddział Education Testing Service, największej niezależnej globalnej organizacji zajmującej się oceną znajomości języków obcych. Jest to fantastyczny sposób sprawdzenia się, całkowicie bezstresowy, bezpłatny. Wobec tego ja myślę, że każdy, kto uzyska swój wynik w postaci certyfikatu uczestnictwa w Wielkim Teście Języka Angielskiego, będzie zachęcony nie tylko do dalszej edukacji językowej, ale również do tego, żeby te umiejętności potwierdzić międzynarodowym certyfikatem, który będzie tu później przepustką do być może lepszej pracy, być może dalszej edukacji. Przypominam, że certyfikaty ETS Global mają uznawalność na całym świecie, na wielu uczelniach, przez wiele instytucji i przedsiębiorstw, firm. Na globalnym rynku pracy. Polacy Wielki Test Języka Angielskiego napisali już po raz trzeci. W tym roku do akcji dołączyło blisko 100 miast. Podczas dwóch pierwszych edycji w wydarzenie zaangażowało się 60 miast, w których przetestowano ponad 10 tysięcy uczestników.